uroczystości Mikołajcia na świętej Marii Panny pragniemy wyrazić wdzięczność Bogu i Stwórcy naszemu za wszelkie dary, które obdarza nas każdego dnia. Szczególnie dziś chcemy mu dziękować za wszystkie plony i owoce tegorocznego lata. Widocznym znakiem tej wdzięczności są przeniesione przez poszczególne sołectwa dary. Wieniec nożykowy w imieniu sołectwa z Ujazdu przynosi delegacja koła gospodyń wiejskich Przyjazny Ujazd. Wieniec wykonany jest ze zbóż w kształcie krzyża z kostką i symbolicznym gołąbkiem zwiastującym pokój. Delegacja Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Trzciany przynosi w darze wieniec dożynkowy w kształcie korony, wykonany ze zbóż z hostią i herbem gminy Trzciany. Reprezentacja koła gospodyń Mamy z Pomysłem z Kierlikówki w darze składa chleb. Sołectwo Łąkta Dolna, reprezentowane przez koło gospodyń i gospodarzy Dar Serca, przynosi kosz z kwiatami i wino. Reprezentacja koła gospodyń Świarne Leszczynianki przynosi w darze kosz owoców. Delegacja sołectwa Rdzawa składa w darze kosz kwiatów i ziół. Koło gospodyń i gospodarzy Gościnna Kamionna, reprezentująca sołectwo Kamionna, przynosi w darze kosz warzyw. Naszą wdzięczność wyrazimy również w głównej modlitwie podczas tej mszy świętej, powierzając wszystkich pracujących na roli, w szklarniach i sadach, w opiece i w stawiennictwu Matki Bożej. Przygodni księża, drodzy rolnicy, szanowni państwo. Dożynki to jedna z najpiękniejszych narodowych tradycji. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak tak dawno, jak i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie prawie w naszych domach chleb. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby go sprawiedliwie podzielić. Szacunek dla chleba wyniesiony z rodzinnego domu, przekazany przez najbliższych, poszanowanie darów ziemi i zwrócenie uwagi na ludzi nam najbliższych, zanim wszystko utracimy, uczmy się szanować to, co mamy i dzielić tym, co mamy. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Niech święto plonu, stanowiące podsumowanie corocznego trudu rolników, będzie uwieńczeniem ich ciężkiej pracy, a serce niech pozostaje przy ziemi i tradycji swoich ojców. Niech będzie przykładem dla młodego pokolenia i uczni, że ziemia to matka, która daje pokarm. Czego uczy nas szacunek dla chleba? Tego, że zawsze i wszędzie musimy mieć świadomość, że każdy dar powinien być uszanowany. Jeśli nie umiemy szanować małych rzeczy, to nie będziemy znać wartości tego, co mamy. Cieszę się, że mogę przekazać podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku w tym szczególnym dniu wszystkim rolnikom naszej gminy. Nie chleba nigdy nikomu nie zabraknie w naszej gminie i naszej kochanej ojczyźnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W tym przepięknym dniu, jakim przeżywa cały Kościół, nasza Ojczyzna, jakim jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bardzo serdecznie pragnę powitać w naszej świątyni wszystkich, którzy przybyli tutaj na tę Eucharystię, aby wyrazić wdzięczność Panu Bogu przez ręce Matki Najświętszej za dary tegorocznego lata. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli władz gminy na czele z Panem Wójtem, Panem Przewodniczącym, także wszystkich przedstawicieli sołectw, którzy przybyli tutaj do naszej świątyni ze swoimi wieńcami, aby zachować piękną polską tradycję wdzięczności za otrzymane dary nieba. Myślę, że nasza wspólna modlitwa za stanicę Matki Bożej wyprosi nam
ten szacunek dla chleba, o którym była mowa, a równocześnie Boże błogosławieństwo w naszej trudnej nieraz pracy zdobywaniu tego posiłku, który niestety w wielu miejscach świata brakuje. Umiejmy się nim dzielić, a równocześnie przyjmujmy ten najważniejszy chleb, którym jest chleb życia, jakim jest Chrystus obecny w Eucharystii. W tym duchu pragnę ofiarować za wszystkich tutaj obecnych przedstawicieli sołectw modlitwę moją o Boże błogosławieństwo w rodzinach, o to, by Pan chronił nas od nieszczęść, kataklizmów, jak do tej pory możemy Mu za to szczerze podziękować, a równocześnie prosić Go, byśmy ten szacunek dla chleba zachowali i przekazywali młodemu pokoleniu. Zanim rozpocznie się dalsza część Eucharystii, teraz dokonam poświęcenia przyniesionych wszystkich tutaj darów nieba, chleba i wszystkich sił, owoców, które tu zostały przyniesione przez poszczególne sołectwa gminy. Drodzy bracia i siostry, z wdzięcznością przynieśliśmy do Domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, aby Pan Bóg za przyczyną w niebo wzięty uszczegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan z wami. Módlmy się. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione tutaj dzisiaj do świątyni pędy, zbóż, trawy, zioła, kwiaty, owoce i wieńce. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitsze plony i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas niosący pełne naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. O potrzebne łaski dla wszystkich rolników pracujących w sadach i w ogrodach, o zdrowie dla chorych i cierpiących, za wszystkich głodujących, abyśmy umieli dzielić się tym, co otrzymujemy z łaskawej ręki Boga. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych grzechów racz nie zawsze wybawiać, Panu chwalebne i błogosławione. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najbliższemu nas oddaj. Thank you.
uwielbiajmy naszego Pana za wszystkie dary nieba. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Król nieba, Boże, Boże, Wszechmocny, Panie Synu jednorodzony, Jezus Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który kładziesz grzechy świata, żyj Baranie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, a bowiem Ty podwyż jest święty, Ty podwyż jest chwale, Ty podwyż najwyższy, Jezus. Tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem do góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Drodzy uczestnicy tej świętej liturgii, uroczystość niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, którą dziś przeżywamy, a także słuchane Słowo Boże, otwiera przed nami perspektywę życia wiecznego w niebie, czyli w tej rzeczywistości, do której, jak wierzymy, Maria z ciałem i duszą została wzięta. Bardzo często, kiedy obchodzimy w Kościele Święta Matki Bożej, czytamy fragmenty Apokalipsy świętego Jana, która to Apokalipsa opisuje nieustanną walkę szatana z potomstwem niewiasty, walkę szatana z Chrystusem, z Kościołem, także z Bożym prawem. Kiedy przyglądamy się dziejom ludzkości, widzimy, że ta walka rzeczywiście wciąż trwa. Nie było bowiem takiego czasu i takiego pokolenia, żeby nie było tej duchowej walki. Święto imienia Maryi związane jest z pięknym zwycięstwem naszego króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem przed 336 lat. Bardzo podobna sytuacja jak podczas 1920 roku. Zagrożenie Europy, zagrożenie Polski, tym razem przez nawałnicę turecką i inwazję religii Mahometa. Te święta, moi drodzy, są tak blisko, jedne obok drugiego. Dziękujemy dziś Panu Bogu za wszelkie te zwycięstwa, za Jego wielkie miłosierdzie, za te cuda, jakie sprawił w życiu naszego narodu z udziałem Maryi. Mamy nadzieję, że Pan Bóg nadal będzie nas w taki sposób prowadził. Ale wiemy, że ta walka z przeciwnikiem Boga, którym jest szatan, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, wciąż trwa. Radością Boga i w Egipcie, kiedy uciekała ze swoim synem, pod krzyżem swojego syna, ona żyje, ona jest wolna od śmierci, jak szatan paraliżuje człowieka. Strasząc to, że umrze, kiedy nie będzie żył.
chciał życia za wszelką cenę w rzeczach tego świata. A Maria właśnie jest wolna. Ona zna dzieje zbawienia. Kiedy śpiewała piękny hymn Magnifica, który słyszeliśmy przeczytany przez chwilę Ewangelii. Kiedy śpiewała ten hymn, głosiła prawdę. Wielki moja dusza Pana, bo widziałam, wiem, że Bóg daje łaskę pokornym, że Bóg błogosławi tym, którzy boją się Jego imienia, że poniżła wielki tego świata, a ludzki wywyższa. Maria uwielbia Boga za to, że karmi człowieka szczególnymi dobrami, że człowiek nie jest głodny, ponieważ jest nasycony Bożą mądrością i łaską Boga. Jest to piękna pieśń Maryi, ale my również jesteśmy, moi drodzy, zaproszeni, by taką pieśń śpiewać naszym życiem. Mamy wszystko czynić, aby nie dotykała nas owa śmierć, do której zachęca nas, przed którą przestrzega nas święty Paweł Apostol. Każdy z nas jest wezwany do tego, aby poza tę oprawę dzisiejszego świata patrzeć się w piękną postawę Maryi. Dziękuję dzisiaj za cudna Wisło. Dziękuję dziś za piękne plony, którego symbolem, jak słyszeliśmy, są przyniesione wieńce, kwiaty i wszystkie owoce. Dziękuję dzisiaj za ofiarną służbę bohaterów, którzy bronili naszej ojczyzny, jako że przeżywamy dzień święto Wojska Polskiego. W szczególności przychodzimy dziś do Maryi, aby jej zaufać, aby prosić ją, powierzyć jej wszystkie nasze sprawy z ufnością, że będzie się wstawiała za nami, że będzie upraszała nam Boże błogosławieństwo właśnie wtedy, kiedy przyjdą te ziemskie zagrożenia. Maria nas prowadzi do tego, żebyśmy chcieli przekraczać to, co jest tylko ziemskie, co może czyni to święto pięknym, ale jeszcze do końca nie wyczerpuje w całości treści tej uroczystości. Przed chwilą dorodne głosy zbóż, owoce, piękne kwiaty przypominały nam, że i my wpatrzeni w piękne życie Maryi, w niebowziętej mamy swoje życie czynić pięknym, by okwitowało ono dorodnymi głosami, owocami, kwiatami naszych dobrych uczynków, które pozwolą nam kiedyś wejść do chwały nieba. Dlatego prośmy dziś Maryję Niebowziętą, aby otaczała nas nadal swoją matczyną opieką, by uczyła nas Bożej mądrości, jak każdego dnia mamy wiernie wypełniać wolę Bożą. Prośmy ją, abyśmy i my, gdy przyjdzie kres naszego ziemskiego życia, zasłużyli na wejście do tej krainy, do której ona została wzięta z ciałem i duszą za swoje piękne życie. Amen. Módlmy się za naszą ziemską ojczyznę, prosząc dla Polski o wolność zewnętrzną i wewnętrzną, abyśmy jako Polacy nie dali się zniewolić żadnym nałogom i nie ulegali pokusom. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, ogrodników i sadowników, aby cieszyli się obfitością plonów i umieli za nie dziękować Panu Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Najświętszej Ofierze, aby było w nas pragnienie nieba i umiłowanie Ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się także za wszystkich zmarłych bohaterów Ojczyzny, którzy bronili niepodległości, za zmarłych naszych bliskich, zmarłych rolników, którzy kochali polską ziemię, za zmarłych, za których sprawowana jest Eucharystia, Angelikę Stawarz, Grzegorza Wronę i Bolesława. Ale Pan otworzył im bramy do Królestwa Światła i Pokoju. Ciebie prosimy. Chryste, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoją Matkę jako naszą Matkę. Przez jej wstawiennictwo wysłuchaj nasze prośby, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
przyzwoleniem najlepszego naszego Ojca, jakim jest Bóg i najlepszej Matki Marii. A my jeszcze raz zapraszam wszystkim, niech te dary poświęcone dzisiaj będą zadatkiem tego błogosławieństwa, które przyniesiemy do naszych domów, jak to było w zwyczaju naszych ojców. Modlimy się też dzisiaj dla Wojska Polskiego, które obchodzi swoje święto i polecamy Bogu tych wszystkich bohaterów, którzy na frontach I II wojny światowej powstania oddali swoje życie w obronie naszej niepodległości. Te uroczystości mają swój szczególny przebieg także w wielu sanktuariach Maryjnych, także na Śląsku, będą transmitowane przez telewizję. Chcielibyśmy ten dzień dzisiejszy naprawdę przeżyć w sposób bardzo wyjątkowy i w duchu wdzięczności, i w duchu takiego autentycznego, prawdziwego patriotyzmu. A teraz jeszcze raz pomódlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich przebywających na wakacjach, podróżujących, a szczególnie o dobrą pogodę dla rolników, abyśmy nie cierpieli głodu, a ci, którzy cierpią w różnych rejonach świata, by znaleźli zawsze ludzi, którzy sympatią przyjmą z pomocą. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć w imię Twoje, święć w tekstu Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym towarzystwom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Abyśmy kroczyli drogą, którą wskazuje nam Maryja, kiedy osiągnęli pełne szczęścia w niebie, która stała się jej udziałem w Duchu Świętym, o Twoją obronę czekamy się święta Boże, Ojczejko, naszymi prośbami, naszymi radzić potrzebami naszych, aby odprawiać w życiu, pracę zawsze przypadać, Panu ochronę i błogosławioną. O Pana nasza, orędza duszno nasza, oszczej duszno nasza, oczyścieliko nasza, Synem swoim na swoje imię, Synem swoim na swoje ręce, swoim jest Słowem najbliższym na nas odpada. Matko Boża niepowzięta, na radosne przeżywanie tego pięknego dnia i całego weekendu przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Thank you.